Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Sobota 22 tygodnia okresu zwykłego, dzisiaj również pierwsza sobota miesiąca i w liturgii wspominamy świętego Melchiora Grodzickiego, prezbitera, męczennika. Oto jest kolejny odcinek SOS, słowa o słowie, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Kontynuujemy lekturę pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Ten miesiąc wrześniowy on jest takim miesiącem, którym ta lektura będzie nam sporo dni towarzyszyła. Dzisiaj święty Paweł daje nam też takie wskazówki, szczególnie takie słowo, które ma nas uwrażliwić na to, kim jestem i to, co mam. Że to, kim jestem, a jestem dzieckiem Pana Boga na początku, jestem chrześcijaninem, jestem odkupionym przez Chrystusa i to jest rzecz najważniejsza. Ale oprócz tego, kim jestem też tak na co dzień, w tych różnych moich powołaniach i służbach, które wykonuję i to, co mam. Czy mam dużo, czy mam mało, czy posiadam, czy się coś dorobiłem, czy mam jakiś właśnie taki dorobek, nie wiem, duchowy, materialny, intelektualny i tak dalej, i tak dalej. Nie mówi mi o tym, czy jestem lepszy, czy gorszy. Że to, kim jestem, to do czego też zostałem przez Pana Boga wybrany, do jakiejkolwiek posługi w Kościele i w świecie, nie czyni mnie jakimś ważniejszym, czy kimś mniej ważnym. To, co mnie w życiu spotyka, to, co w życiu osiągam, to, co mogę się cieszyć, ale też z tego, co mogę się i smucić, co daje mi dużo radości, ale też jakiegoś trudu. Dzisiaj Paweł mówi, mamy prowadzić do pewnej takiej postawy wdzięczności, nie chełpienia się, czyli takiej po prostu pychy, wynoszenia się nad innymi. I to mówię też w kontekście posługi w Kościele, ale też i w świecie, ponieważ my no, lubimy się w tych przestrzeniach jakoś tak chlubić i tytułami, i osiągnięciami. Dobrze to mamy. Wszystko to, co jest rzeczywiście uczciwie zapracowane, uczciwie odniesione i zdobyte, Bogu niech będą dzięki. Ale to nigdy nie może mnie prowadzić do tego, żebym patrzył na innych z wyższością. Tu jest taki dosyć mocny rachunek sumienia dla nas, ludzi w Kościele. Żebyśmy, szczególnie dla tych, którzy właśnie jesteśmy w Kościele, w tej pozycji prezbiterium, tego miejsca podwyższonego, żebyśmy, tak kontynuując też może i wczorajsze słowo, nigdy nie patrzyli na tych, którzy są w Kościele dalej, w ławkach, z pozycji właśnie wyższości, na tych, którzy są niżej. Bo wdzięczność nas tego uczy. Dlaczego? Dzisiaj mogę mieć coś. Dzisiaj mogę się z czegoś cieszyć, a jutro może mi to być zabrane, odebrane. Jutro mogę to stracić. I co? Czy to sprawi, że będę mniej wartościowy? To nie rzeczy, to nie osiągnięcia. Nawet właśnie nie to, co nawet dobre. To, co jest jakimś wysiłkiem mojej pracy, uczciwej, solidnej, w pocie czoła pracy, nie może mnie wynosić nad innych. Ale ma rodzić we mnie takie poczucie wdzięczności. Wszystko mam. To, co potrzebuję. Bo też z drugiej strony dzisiaj Paweł nam pokazuje o takiej drodze zazdrości, że może zrodzić się w moim sercu takie poczucie, że ja czegoś nie mam, a ktoś ma. Mój brat, moja siostra. Gdzieś między linijkami, między tymi słowami, zdaniami możemy wyczytać, że oprócz pychy to może być też zazdrość, która może też prowadzić do jakiejś takiej gonitwy, która może mnie doprowadzić też do tego, że no to właśnie jakiś świat rzeczy, nie relacji, stanie się dla mnie najważniejszy. Dlatego Paweł chce nas jakby na nowo przywrócić do tego początkowego stanu, do takiego fabrycznego stanu, mówiąc tak trochę może internetowo, komputerowo, telefonicznie. A tym fabrycznym stanem to jest to odkrycie, że jestem właśnie dzieckiem Pana Boga, a dziecko potrafi się też cieszyć, dziecko potrafi być wdzięczne. Ta wdzięczność prowadzi do takiej prawdziwej pokory, bo ponieważ też o tym chciałbym też dzisiaj powiedzieć, że i pokora, że my w pokorze możemy wejść w jakiś taki fałszywy obraz siebie, możemy mieć fałszywą pokorę, że ja mogę się chlubić swoją pokorą, że ja mogę się chlubić swoim uniżeniem, że ja mogę się chlubić swoją pobożnością, ile ja to praktyk podejmuję, jak mi w życiu jest ciężko. Paweł mówi, doświadczamy wielu trudów. Bardzo mocno mnie dzisiaj dotyka to zdanie, kiedy Paweł mówi, jako apostołowie staliśmy się śmieciem, odrzutkiem, odrazą w oczach wszystkich. Ale czy to prowadzi Pawła do jakiejś goryczy? Czy to prowadzi też do jakiejś chluby?
Nie, mówi, tym, którzy nam złą rzeczą, błogosławimy. Tym, którzy nas potwarzają, którzy kłamią na nasz temat, błogosławimy, mówimy dobre słowa. To mnie ani nie wywyższa, ani mnie nie poniża. Że w życiu coś ważniejsze jest ważniejszy. Inny wzrok. Paweł wczoraj powiedział o tym osądzie, który mówi, czekam tylko na to, żeby mnie Chrystus, żeby mnie tego Bóg osądził. I to jest najważniejsze, co Bóg o mnie myśli. My, znowu to jest jakby taka kolejna przestrzeń, że czasem możemy żyć też takim napięciu, co ludzie o mnie powiedzą, że tak decyduję, tak żyję, żebym się innym przypodobać. Nie robię czegoś dobrego tylko dlatego, żeby to było dobro, tylko dlatego, żebym był zauważony. A Pan mówi, cokolwiek doświadczam. Nawet mogę być śmieciem i odrazą. Ale ważne, żebyś ty był wyżej. My jesteśmy śmieciem, my jesteśmy po prostu gdzieś tam niemądrzy, jesteśmy głupi. Po to, żebyście wy byli mądrzy. To też jest takie dla mnie, ciągle się tego uczę. To jest bardzo trudne, ale też doskonale o tym wiem, że im bliżej jestem Pana Jezusa, im bliżej staram się być bliżej Pana Jezusa, to On sprawia, że to jest taka niezwykła Jego łaska, że ja zaczynam mniej myśleć o sobie, mniej myśleć o tym, żeby mi było lepiej, żebym ja coś z tego miał, a zaczynam myśleć o innych. To jest jakby owoc nawrócenia, że ja chcę nawet kosztem siebie, nie żeby się z tego chełpić, być takim totalnie poniżonym, tylko dlatego, że spotkałem w życiu Chrystusa, chcę, żeby inni mieli lepiej. Chrystus dlatego się uniżył, dlatego przyjął postać sługi, niewolnika, żeby nas wywyższyć. I ta Ewangelia, faryzeusze ciągle śledzą Jezusa, popatrzcie, żeby Go pochwycić, pochwycić apostołów, ciągle chodzą z jakąś lupą prawa, linijką. To jest tak bardzo dzisiaj też aktualne. I przyczepili się do tego, że był szabat, Jezus szedł z apostołami gdzieś tam przez pole, wśród zbóż i uczniowie zrywali te ziarnka zboża, kruszyli je i jedli. I faryzeusze mówią, dlaczego to robią? Przecież tego nie wolno robić w szabat. I teraz tak, warto jakby wrócić do źródeł. Nie ma takiego przykazania. To dosyć niedawno usłyszałem taki komentarz, który jakoś też do mnie to światło w serce na ten fragment. Nie ma takiego przykazania, które by zakazało zrywać kłosy. To była pewna interpretacja, pewien zwyczaj, może nawet i lokalny, który sobie Żydzi sami wymyślili. Ale to nie było przykazanie. I nieraz jest tak też w naszym życiu, że my wszystko stawiamy na równi i przekazania, dogmaty, zwyczaje, tradycje przez duże te, przez małe te, zawsze tak było, nigdy tak nie było. Wszystko jest na równi. Czasem tracąc przed oczu Pana Boga. Dlatego Jezus dzisiaj mówi, to Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Najważniejsze, że mają Jezusa przy sobie. Żeby nie stracić tego wzroku, patrzenia na Jezusa. Żebyśmy tak bardzo skupiając się na przestrzeganiu prawa, które jest nam w życiu potrzebne, żeby dojść do celu. Tak, prawo jest pewną wskazówką, jest drogowskazem, które nam pomaga dojść, odkryć drogę do Pana Boga, do Królestwa Niebieskiego, przyjąć tą łaskę, darmową łaskę zbawienia. Ale to prawo nie może stać się celem, że my w tych zwyczajach to w ogóle jesteśmy specjalistami. I czasem to te zwyczaje, albo że ktoś coś tam powiedział, że coś tam ktoś zapożyczył, pewną postawę i w kościele, to po prostu urasta do niewiadomej jakiej rangi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cześć.